Adam Roguski, prosto z parkietu. Moim gościem jest pan Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po świętach, a jeszcze przed Sylwestrem, to znaczy, że to jest bardzo dobry moment na podsumowania i prognozy. Będziemy oczywiście rozmawiać o rynku mieszkaniowym. I cóż, pandemia wywróciła do góry nogami życie na wielu płaszczyznach i nie ominęła rynku nieruchomości. Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, to ten drugi kwartał rzeczywiście był mocno nadgryziony, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, a także o liczbę mieszkań w rozpoczynanych przez deweloperów inwestycjach, ale już dane JLL za trzeci kwartał mówią o tym, że sprzedaż jest całkiem niezła. A dane GUS o aktywności deweloperów mówią, że ta aktywność jest wciąż wysoka. Dość powiedzieć, że wrzesień to był rekordowy, odkąd GUS w ogóle prowadzi statystyki, miesiąc, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w inwestycjach, których budowa się rozpoczęła. Jak należy interpretować ten 2020 rok, bardzo trudny dla branży? 2020 rok okazał się nie być aż tak fatalny w swoim przebiegu, jak się spodziewaliśmy jeszcze w marcu. Jako Polski Związek Firm Deweloperskich, kiedy rozpoczął się pierwszy lockdown, pokusiliśmy się o prognozy co do tego, jak się zachowa rynek w 2020 roku. Oczywiście z bardzo dużą ilością gwiazdek i niewiadomych, natomiast spodziewaliśmy się, że spadek sprzedaży oraz spadek nowych rozpoczynanych budów, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to będzie minus kilkanaście procent w porównaniu do roku 2019 oraz że ceny de facto zatrzymają się w miejscu, czyli że 1 stycznia 2021 będziemy mieli średnie ceny takie same jak 1 stycznia 2020. Szczęśliwie te prognozy były o spadku, zwłaszcza sprzedaży i nowych wprowadzeń, były zbyt pesymistyczne, jak się okazało. Po tych 11 miesiącach widzimy, że łączny spadek wprowadzeń w sektorze deweloperskim jest poniżej 10% i zrewidowaliśmy naszą prognozę i spodziewamy się, że ten spadek nowych wprowadzeń po grudniu, czyli kiedy będziemy mieli wszystkie dane zamknięte, on będzie około 9%. Jeżeli natomiast chodzi o ceny, no to ceny zachowały się lepiej niż się spodziewaliśmy. Rynek okazał się być odporny i stabilny. Średnie ceny po tych 11 miesiącach są wyższe o około 5%. To jest dosyć duży wzrost, większy niż się spodziewaliśmy. Natomiast pokazuje to, że rynek nieruchomości jest bardzo odporny na zawirowania. Oczywiście trudniej jest na rynku handlowym. Tam wiadomo, że kolejne lockdowny, przede wszystkim zamknięcia i możliwości zarabiania odcisnęło największe piętno i tam rzeczywiście jest dosyć duży problem. Wszystkie nowe projekty, zwłaszcza duże, zostały właściwie wstrzymane. Jedynie te, które mniejsze parki lokalne, one faktycznie są dalej realizowane. W sektorze biurowym, no to tutaj widzimy, że jest stabilnie, aczkolwiek jest tutaj oczywiście spadek popytu bardzo duży, nawet według niektórych sięgający 35%, jeżeli chodzi o popyt na nową powierzchnię biurową. Te budynki, które są wynajęte, one się dosyć dobrze zachowały. Najemcy podeszli spokojnie do okresu pandemii. Natomiast faktycznie pojawiły się też oferty podnajmu. No i logistyka tutaj oczywiście jasna gwiazda rynku nieruchomości. Bardzo ładnie zachowuje się popyt. To, że przeszliśmy jako konsumenci na e-commerce, to, że kupujemy dzisiaj wysyłkowo, powoduje duży wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową i tutaj rzeczywiście deweloperzy magazynowi dosyć dobrze sobie radzą, starają się wykorzystać ten moment, również wykorzystać moment przenoszenia na przykład data centers i lokalizowania ich w Polsce. Jest zapotrzebowanie na tego typu projekty, także tutaj dosyć dobrze i stabilnie. Wróćmy na rynek mieszkaniowy. Pan powiedział, że te wyniki i wskaźniki są lepsze od zakładanych przez Was. A co jeśli chodzi o 2021 rok? Bo z jednej strony
Można powiedzieć, że w zeszłym roku działały jeszcze różnego rodzaju tarcze, które miały wpływ na rynek pracy. A co może się wydarzyć w nadchodzącym roku? Czy również tutaj spodziewacie się raczej stabilizacji, czy jednak większych zawirowań? Rzeczywiście przypuszczamy, że rynek zatrzyma się mniej więcej na tym poziomie, na którym jest, jeżeli chodzi o prognozowaną sprzedaż, czyli prawdopodobnie ten poziom 2020 roku zostanie powtórzony w 2021 roku. Oczywiście w dużej mierze jest to wróżenie z fusów i jest tak dużo zmiennych, które należy wziąć pod uwagę i które mogą wpłynąć znacząco na wynik, że oczywiście trzeba traktować tego typu prognozy z bardzo dużym zastrzeżeniem. Jeżeli natomiast chodzi o ceny, spodziewamy się lekkiego wzrostu cen, kilkuprocentowego. On raczej będzie wynikał ze wzrostów kosztów budowy spowodowanych nowymi wymogami energetycznymi niż z jakichś innych parametrów. Spodziewamy się też, że będzie dosyć dobrze oddziaływać na rynek fakt niskich stóp procentowych, praktycznie zerowych. No i oczywiście wszyscy myślę, że jak cała gospodarka wyczekujemy tak szczepionki, która miejmy nadzieję poprawi sytuację i pozwoli nam wracać do normalnego życia. No i z drugiej strony środków europejskich, czyli Funduszu Odbudowy, który miejmy nadzieję jeszcze w 2021 roku już w formie faktycznych wypłat zacznie trafiać do gospodarki, aby to było jak najszybciej, to prawdopodobnie będzie miało dobry wpływ na cały rynek pracy, a dla nas jest on oczywiście kluczowy, bo to przekonanie o tym, czy mamy stabilną pracę, pozwala nam podejmować jako klientom już długoterminowe zobowiązania. Takie mamy przewidywania na 2021 rok. Jednocześnie spodziewamy się, że będzie pewnie trudno z nowymi wprowadzeniami. Cały czas dużym problemem jest brak gruntów. Okazuje się, że mimo pandemii na rynek nie trafiła jakaś duża ilość nowych gruntów, które nadawałyby się pod projekty inwestycyjne. Cały czas jest głód takich projektów i rzeczywiście to będzie wpływało na te ceny. Również niestety coraz dłużej zajmują nam pozwolenia na budowę, warunki zabudowy i wszystkie różne inne decyzje na czele z decyzjami środowiskowymi. Dzisiaj przygotowanie projektu i jego zrealizowanie to już jest średnio 5 lat, a nie 3-4 lata, jak jeszcze było do niedawna. I to niestety wpływa na cenę, bo później, jeżeli zastanawiamy się, skąd, jakby co się dzieje z wysokimi marżami, czy w ogóle z marżami, no to kiedy podzielimy sobie, że te marże są wypracowywane na projektach realizowanych przez 5 lat, to okazuje się, że one są wcale nie tak spektakularne, jak mogłoby się wydawać. No i niestety tutaj nie jest zbyt dobrze. Apelujemy mocno do samorządów, aby podejmowały z nami dialog i pracę nad tym, żebyśmy upraszczali te procedury i stosowanie przepisów. Oczywiście niezależnie rozmawiamy z rządem a propos upraszczania przepisów, bo to po prostu wpływa na wyższe koszty dla finalnych konsumentów. Ostatnie lata na rynku mieszkaniowym to był boom. Jeśli była jakaś korekta, to w liczbie sprzedanych mieszkań, ale na pewno nie w wartości rynku. I cały czas poszukiwana jest bańka na rynku mieszkaniowym. Czy ona jest, czy nie ma? Tutaj mimo pandemii te ceny cały czas rosną i wskazuje się na to, że część popytu to są wciąż inwestorzy, ale trochę innego rodzaju, bo nie tacy, którzy chcą zarobić na najmie, bo to już jest teraz trudne przez pandemię, ale po prostu chcą, żeby mieszkania przechowały wartość. Czy to jest duża część popytu według waszej wiedzy? I po drugie, czy wśród tych kupujących jest dużo inwestorów zagranicznych? Bo niektórzy tutaj szukają bańki, że to ci inwestorzy zagraniczni, nie fundusze, nie mówimy tutaj o rynku najmu instytucjonalnego, tylko o niemieckich Kowalskich na przykład, którzy chcą tutaj lokować swoje oszczędności. Więc tak, po pierwsze, no wiadomo, że hasło
bańka jest popularny i poszukiwany przez wielu. Na początku pandemii jedna z firm doradczych krzyknęła, że ceny będą spadać, do końca roku spadną o 15% nawet. Dzisiaj właściwie już nikt nie cytuje ekspertów tej firmy, bo okazało się, że zupełnie nie sprawdziła się ta prognoza, ona była bardzo ostra. Natomiast w mediach ona się przebiła mocno, ta informacja była jakby pewnie najbardziej cytowanym raportem dotyczącym rynku nieruchomości. Nie spodziewamy się, żeby rynek nieruchomości miał jakiekolwiek drastyczne zmiany, tak? Ani żeby drastycznie miały ceny rosnąć, ani żeby drastycznie miały spadać. Spodziewamy się stabilnego, powolnego, lekkiego, bardzo lekkiego wzrostu, tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej. Więc czy ta bańka jest? Ciężko powiedzieć, żebyśmy mieli bańkę, bo dzisiaj nie mamy inwestorów spekulacyjnych. Rzeczywiście inwestor spekulacyjny jest tego rodzajem podmiotu, który może powiedzieć i nam wskazywać, że o, tu chyba jest bańka. Rzeczywiście tacy inwestorzy zaczęli się nam pojawiać jeszcze przed pandemią, powiedzmy koniec 2019 roku, początek 2020 roku, kiedy zaczęły się pojawiać osoby, które chciały zrobić tak zwane flipy, kupując projekt deweloperski na wczesnym etapie, po niższej cenie i sprzedając go tuż przed oddaniem kluczy, licząc, że coś na tym zarobią. Rzeczywiście tego rodzaju inwestorzy są niezdrowi dla rynku, natomiast oni zniknęli całkowicie w marcu 2020 roku i dzisiaj już ich po prostu w ogóle nie ma, bo też nie ma żadnych drastycznych wzrostów i nie należy się ich spodziewać. Natomiast pojawili się inni inwestorzy, to są inwestorzy, którzy są po prostu typowo polską rodziną. W momencie, kiedy okazuje się, że giełda jest niestabilna, fundusze inwestycyjne są obciążone dużym ryzykiem, oprocentowanie lokat na kontach bankowych jest 0%, czasami 0,5%, maksymalnie 1%. W tej sytuacji zabezpieczenie swoich środków poprzez nabycie mieszkania, czy to większego na własne potrzeby, a wynajęcie starego, czy też kupienie nowego mieszkania, które teraz będzie wynajmowane, a za parę lat na przykład ma posłużyć naszym dzieciom, faktycznie stało się bardzo modne, czy nie wiem czy modne, ale stało się bardzo popularne po prostu i rzeczywiście ci ludzie kupują na własne potrzeby, to są być może potrzeby odłożone w czasie, bo to dziecko dopiero za jakiś czas będzie potrzebowało mieszkania, natomiast one służą oczywiście wynajmowi. Zmieniło się to, że o ile jeszcze rok temu inwestorzy, którzy kupowali mieszkanie na wynajem, czy to indywidualni, czy bardziej zorganizowani, mówili, że oczekują 5% zwrotu z mieszkania. Dzisiaj praktycznie jest to niemożliwe do osiągnięcia, kupując nowe mieszkanie, a przynajmniej rzadko się zdarza, ale ci inwestorzy mówią, dla nas 4% jest absolutnie ok, może nawet 3,5% w niektórych przypadkach. I ten 4% zwrot z najmu nadal jest o wiele wyższy niż w przypadku lokaty bankowej, a do tego mamy zabezpieczenie przed inflacją, czyli jeżeli spełniłyby się obawy niektórych, że ten masowy dodruk pieniądza, który zadział się, spowoduje w jakimś czasie presję inflacyjną, wtedy wszelkiego rodzaju dobra, nie tylko nieruchomości, ale wszelkie rodzaje aktywów trwałych, no, powinny razem z inflacją rosnąć, więc powinny dać zabezpieczenie jako dla naszych oszczędności, a przychody z najmu powinny być zupełnie niezależne. To jest paradoksalnie dobra informacja dla takiego przeciętnego najemcy, bo fakt, że te rodziny, którym udało się oszczędzić jakieś większe oszczędności, zbudować jakieś większe oszczędności, one są gotowe przeznaczyć się na inwestycje w mieszkanie i wynająć to mieszkanie, ale właśnie po niższej cenie, oczekując niższego zwrotu, dzięki czemu po prostu te mieszkania stają się trochę bardziej dostępne dla osób, które chcą je wynająć. Tutaj pandemia bardzo negatywnie wpłynęła na rynek najmu krótkoterminowego, ale ten długoterminowy, tak jak pan powiedział, trzyma się całkiem nieźle i wskazuje na to najnowszy raport NBP-u chociażby. I teraz oczywiście sytuacja jest taka, że trochę więcej zachodu wymaga znalezienie najemcy na długi termin. Wiele mieszkań, które było kupowanych z myślą o krótkim najmie, przesuwa się na ten rynek najmu długoterminowego. W każdym razie wciąż
rynku, na część rynku to są osoby prywatne. No i mamy rynek PRS, czyli tego instytucjonalnego najmu. Coraz więcej funduszy w Polsce ma plany rozwoju i tutaj te firmy mówią o budowie już nie setek mieszkań w portfelu, ale raczej tysięcy. Jak pan myśli, jak docelowo może wyglądać ten udział funduszy w tym rynku, czy w jakiś sposób, oczywiście w dłuższym terminie, ten rynek Kowalskich będzie w jakikolwiek sposób zagrożony tą konkurencją ze strony graczy instytucjonalnych? Absolutnie nie będzie zagrożony. Ten rynek będzie uzupełniał takie zakupy realizowane przez Kowalskich, natomiast nie ma co się obawiać, że on będzie wypierał Kowalskich. Na chwilę obecną mamy zrealizowanych dosłownie kilka transakcji w całym kraju, a dość powiedzieć, że deweloperzy w tej chwili rok budują około 120-130 tysięcy nowych mieszkań i to jest skala nowej podaży, która trafia do polskich odbiorców, podczas gdy zakupy inwestorów instytucjonalnych w tym roku, wydaje mi się, nie przekroczyły około 1000 mieszkań, to były dosłownie pojedyncze projekty i mimo tego, że będziemy widzieli duże wzrosty w tych segmentach i będziemy pewnie widzieli dobre kilka tysięcy mieszkań sprzedanych bezpośrednio do funduszy, to nadal będzie to zaledwie 2-3, może 4% udział całego rynku, także absolutnie nie należy się doszukiwać tutaj, że raptem ci, którzy chcieliby kupić mieszkanie dla siebie, zaczną konkurować z takim dużym funduszem, który kupuje cały budynek. Natomiast te fundusze, one kupują długoterminowo. To też jest oznaka dojrzałości polskiego rynku, bo taki fundusz, angażując się w jakiś projekt, zakłada co najmniej wieloletnią obecność, wieloletnie wynajmowanie, najczęściej kilkunasto albo kilkudziesięcioletnie wynajmowanie takiego produktu i pojawia się całkiem ciekawy standard dla takiego potencjalnego najemcy. Dość powiedzieć, że polski projekt czy realizowany przez wspólnie z niektórymi polskimi inwestorami, które wchodziły właśnie w okresie pandemii, takie produkty PRS i generalnie była duża obawa, czy rynek zostanie, czy zostanie to ciepło przyjęte przez rynek, te mieszkania się wynajęły dosyć dobrze, inwestorzy są w miarę zadowoleni i oni też akceptują trochę niższy wzrost niż takie osoby prywatne, dlatego że budują sobie długoterminowy biznes, im zależy na tym, żeby ci najemcy byli z nimi długoterminowo. Więc absolutnie tak będzie ten rynek się rozwijał, będziemy widzieli wzrosty kilkukrotnie więcej transakcji każdego roku powinniśmy widzieć, natomiast droga do tego, żebyśmy zaczęli jako indywidualni nabywcy konkurować z takimi funduszami, jest naprawdę wieloletnia. Ten udział musi przekroczyć 20-25%, żeby to była faktycznie duża i silna konkurencja dla rynku indywidualnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dziękuję bardzo.